No niestety, nie. Cały czas bardzo ładnie, Grzegorz. Cały czas bardzo ładnie. Zero śniegu, zero mrozu, nawet z rana nie ma przymrozków. Bynajmniej wczoraj była temperatura 17 stopni. Wczoraj było 17 stopni. Na dzień dzisiejszy, bynajmniej u mnie, to co pokazuje, ja nadaję z mobila. Stacja mobilna oczywiście. W tej chwili, panie kolego, pokazuje mi temperaturę 12. Temperatura 12,5 nawet. 12,5 stopnia Celsjusza. Tak to wygląda na chwilę obecną. Proszę do ciebie. No to tutaj mamy teraz godziny nad ranem. Tego tutaj nie ma, tutaj tego zegarka. No bardzo gorąco jest tutaj, i o słoneczko prawie mniej więcej. Teraz już mamy 28-30 stopni. I w dzień normalnie o 12 będzie tutaj mniej więcej 35 stopni w cieniu, także no. Klimat, tak więc to się mówi, ciepłe kraje tutaj. No fajnie, że możemy sobie pogadać troszeczkę, fajnie, że ten kontakt no mamy tutaj. Ja będę na monitorze, tam na podsłuchu, zobaczymy, czy to polskie stacje z zachodu Polski się tam odezwą, bo bardzo mało stacji jest tam na zachodzie Polski. Także no Tomek, dziękuję za kontakt, ja będę tam w monitorze na monitorze i no zobaczymy, co tam słychać na tym monitorze. Tomek, za ciebie mikrofon. Dziękuję pięknie, Grzesiek. Podaj mi jeszcze twój znak na sam koniec, bo rejestruję tą rozmowę telefonem komórkowym. I jeśli możesz, raport dla mnie. Dla ciebie raporcik to jest Santiago 5 do 9. 5 do 9. Waha to się, pływa ta propagacja strasznie, ale oczywiście odbieram radio na piątkę. Proszę, Grzegorz, do ciebie jeszcze raz podaj mi twój kraj, skąd nadajesz. Wiem, że piąta dywizja, ale no niestety numerami tak wszystkich krajów człowiek nie pamięta. Także proszę, Grzegorz, do ciebie.